przed nami kolejny dokument sięgający horyzontu 2050 roku z zamiarem zaostrzenia, zwiększenia ograniczenia emisji średnio 80% dla gospodarki, a dla energetyki ponad 90%. To dla Polski i innych krajów, w których w strukturze paliwowej jest sporo paliw stałych, ogromne wyzwanie i ogromne koszty. Chcemy wezwać rząd i wzywamy, aby powściągnął dzisiaj na czas przyjęcia międzynarodowych porozumień po zaniknięciu porozumień protokołu z Kioto, powstrzymał się od nierozważnych, nieszacowanych, niekosztownych, bez należytego uświadomienia społeczeństwa decyzji, które ze skutków politycznych decyzji przeniosą się na ogromne koszty dla przemysłu, dla społeczeństwa. Dla przemysłu to skala być może około połowy, jak szacujemy, wyniku finansowego całego roku. Dla przemysłu to dotknięcie stanowisk około 800 tysięcy zatrudnionych. Dla przemysłu to być może także potrzeba ucieczki poza granice Polski, poza granice Unii Europejskiej, aby produkcje, tak jak w branży metalowej, chemicznej, AGD, aby w tych branżach produkcja, która dziś jest na bardzo wysokim poziomie technologicznym, no przenieść tam, gdzie nie będzie tak kosztowna. To nieporozumienie. Wzywamy zatem do powściągliwości, do rozsądku, szacowania skutków i kosztów i przekazywania tego społeczeństwu.